bardzo już nie nowa dla Polski, dlatego że strzelaliśmy w 2008 roku, trochę historię opowiem. Były pierwsze mistrzostwa Europy w Katowicach. Ja byłem na tych mistrzostwach, nie wiem co z kolegów też był, Krzysiek, Rysiu był, tak? To były pierwsze mistrzostwa Europy i od tego czasu niestety w Polsce ten sport się nie strzela. A bardzo żal, dlatego że jak my tu wspominaliśmy, to jest typowo myśliwskie strzelania. Ja w tym roku byłem w Mariborzu na mistrzostwach Europy, 9 mistrzostwach Europy. Od tego czasu jak w Katowicach były, to były 9. Byłem zachwycony tą ilością ludzi, które strzela. To było 170 osób, dziesiątki drużyn z krajów różnych, europejskich. Strzelają, to widać, że to myśliwi. Widać, że to myśliwi strzelają, bo nawet ubrania wszyscy mają myśliwskie takie. To nie strzelania sportingu, kompakt sportingu, to jest myśliwskie strzelania. Tam, gdzie jest strzelania z kuli właśnie. I tu kuli najwięcej się bawią. Boimy się tej kuli, bo widzę, że osoby, które tu przyjechali, to się nie boją, a te wszyscy, które na kaczki pojechali, boją się kuli. A kula to jest podstawa naszego łowiectwa, dlatego że my kulujemy praktycznie bardzo dużo z kuli i nam trzeba trenować to. A my gdzie mamy trenować? Tylko na zwierzynie ten trening nie jest taki pożyteczny. Dlatego uważam, że żal mi rzeczywiście, że tak mało ludzi, ale zawody dzisiejsze przeprowadzimy. Witam serdecznie kolego z Białego Stoku. Jeszcze raz dziękuję, że przyjechał. Jest bardzo daleko. Koledzy z Bydgoszczy się nie fatygowali tu przyjechać, a kolega z Białego Stoku przyjechał. Bardzo dziękuję. Kolega z Koszalina przyjechał, z Warszawy, Rysiu Kamiński przyjechał. Też to nie jest bliskie odległości, ale ludzie poświęcili się, przyjechali te pierwsze zawody. Drugie zawody według przepisów. Według przepisów FITASCO. Krótko wam powiem dlaczego, bo 5 lat wstecz zaczęliśmy strzelać tą polską kombinację myśliwską. Byliśmy troszeczkę nie w porozumieniu z Federacją Polskim Stowarzyszenia Strzelectwa Parkourowego, zresztą tu też nie ma przedstawicieli żadnego, podziwiam to. I oni po prostu stwierdzili, że tego nie będą strzelać, bo nikt nie chce strzelać. Ja uważam, że trzeba zacząć. Początek jest trudny. Jeżeli my nie zaczniemy tego strzelać i nie pokażemy, jak to wygląda, jak ma być, to gdzie oni mają się nasi koledzy nauczyć? Gdzie? Jechać od razu na mistrzostwa Europy, obijać się, to nie tędy droga. Ja uważam, że musimy spotykać się na takich małych, kameralnych zawodach. W przyszłym roku planowałem zrobić mistrzostwo Polski w tej konkurencji. Zobaczymy, jak to pójdzie, ale zaczynać trzeba. I krótko wam mówię, na czym polega to strzelectwo, koledzy, na czym polega to strzelectwo kombinacji myśliwskiej? Są połowy konkurencji, jest kulowych, połowy śrutowych. Śrut jest bardzo prosty, trap. Pierwsza konkurencja trapi. Tak się strzela na mistrzostwach Europy. Prawda, tam się strzela dwa razy więcej trapu, dwa. My strzelamy jeden. Trap polega na czym? Pozycja broni na długości 25 cm od ramiona i na komendę daj. Rzutek wychodzi natychmiast. I tak było na Europie. To zaskakujące jest dla nas, bo my przyzwyczajenie, że ten rzutek sobie daj i on tam wyjdzie w ciągu 3 sekund. Tam nie ma, tam od razu rzutek wypieprza. I będzie tak 10. Także uważajcie na to, nie ma od razu, składać się nie wolno od razu. Jak rzutek się pokaże, wtedy się składać. Nie? To jest ta różnica między trapem naszym myśliwskim i trapem kombinacji myśliwskim. 25 rzutków. I tu się liczy punktacja, jeden rzutek 4 punkty. Jeden rzutek 4 punkty. Także wy piszecie tylko, koledzy będą pisać tylko trafione, nietrafione, a my później to policzymy. Jak będziecie liczyć, to liczcie za jeden rzutek 4 punkty. Rozumiecie? To Mateusz musi ten. Dalej idziemy. Tu druga konkurencja śrutowa, kompakt sporting. Na trapie jest 25 rzutek. 25 rzutek po 4 punkty to jest 100. Ale pojedyncze rzutki czy pojedyncze rzutki, nie ma żadnych dubletów. Odległość jest większa na 3 metry. Tak jak strzela się na Europie, bo to jest 11 metrów od wylotu. Tam są czerwone te. Następna konkurencja, kompakt sporting. Ten sam kompakt sporting, co strzelamy normalny. Tylko koledzy, uwaga, bo później będziecie gadać, że ja nie mówię. Pozycja broni zrzuta. Nie ma ze składu. Pozycji broni 25 cm do naszej. Jurek, masz tą linię, tak. Te linie, kto nie ma, miał być, ten, krejda miała być. Mamy krejdy? Na kompakt sportingu będzie wam rysował. Albo na trapie. O co chodzi? Tu rzutek może wylecieć w ciągu 3 sekund. Uwaga, Kuber, 3 sekundy masz na wyrzucenie rzutka, tak? Chcieliśmy zrobić
na tej osie, bo tam nawet stoję rozpiska na symultany, na symultaniczne dublety, ale zrobiliśmy na plus. Nie są łatwe dublety. 625, ja się bardzo cieszę. Mamy dwa śruty po, i też tam jeden żółty kosztuje 4 funty, tak? Ja nie będę mówił o tych osiach, zaraz później powiem. Ja zaraz skończę z tą kombinacją. Następna konkurencja. Dzik, ruchoma tarcza. Jaka różnica, uwaga kolegi, jaka różnica między myśliwskim, naszym sześciobojem, dzikiem i tam? Przede wszystkim inna tarcza jest, troszeczkę, ale troszeczkę nie, bo dół sępki tylko jest. Nie ma trójek, piątek, szóstek. Dalej. Jest jeszcze to, że myśliwy albo strzelający wybiera sobie jaką stronę, bo strzelamy pięć tylko dzików. Myśliwy mówię, proszę z prawej strony pierwszego dzika, albo z lewej strony, wszędzie mu ustawia. To jest ta różnica druga. Trzecia różnica. Pozycja broni też 25 cm tu, a nie tam, gdzieś tam. Czwarta różnica. Czwarta różnica. W momencie komendy daj, strzelec ma prawo się złożyć. To jest ta znakoma różnica między tym naszym dzikiem i tu. Jest tu ulga troszeczkę? Jest. Muszyński, jest? Masz komenda, daj i składa się i czekasz. I wtedy prowadzisz. Masz więcej możliwości, dokładnie strzelić. Na 10 metrach? Nie. Kiedyś było na 6. Nie, na 10. Na 10. Prędkość ta sama, dzik podobny jest tego. Także puntacja tam jest normalna. Ile strzelisz? 50 punktów maksymalnie. Jedziemy dalej. Na 100 metrówce praktycznie jest to samo, co my mamy na naszych sześciobojach, tylko jest 5 minut na 5 strzałów. I na Europie było tak, stoi 12 osób, uwaga, uwaga, przygotowani, start, 5 minut, 5 strzałów, stop, koniec, nie strzeliłeś, masz zer. To jest ta różnica, raz, i strzelamy tak, pierwsza seria strzela, 3 osoby od razu strzela. Pierwsza seria do rogacza z podsłupka, 5 strzałów. Sędzia obserwuje lunecie, widzi. Nie strzelajcie do innych tarcz, strzelajcie do rogacza, bo on będzie widział. Druga seria do z wolnej ręki dzik stojący. 5 strzałów też na komendę sędziego. Skończyliście pierwszą serię rogacza. Tam parę sekund przerwa. Start, dzik. Poszli. I trzecia seria. Pojedynczy pastoral, to co my dążyliśmy i zrobiliśmy w sześcioboju, że dążyliśmy tą konkurencję, to właśnie ta konkurencja z tej kombinacji, pojedynczy pastoral, tylko strzelamy do Kozicy Górskiej, tam jest tarcia Kozicy Górskiej. Kolega będzie sędziował Jacek na Latanowicz na konkurencji tego rogacza, na konkurencji dzika będzie sędziował Wasyl, na konkurencji Trapa sędziuje Mariusz Wegner, na konkurencji Kompakt Sportnik Hubert Osiniak. Sędzia jest święty, sędzia ma rację, ale jeżeli jakieś będą problemy, to zrobimy nawet przy takiej małej ilości, zrobimy jury. W jury będę wchodził ja, Osiniak kolega i kolega Rysiu. Na przykład, jeżeli wszyscy tak zgodni, to tak zrobimy. Ja myślę, że nie będzie problemu. A baraż? Baraż o pierwsze miejsce. Baraż o pierwsze miejsce, jeżeli będzie na dziku. Znaczy na kuli decyduje dzik, wynik dzika, od razu mówię. Natomiast jeżeli będą jednakowa ilość, to na dziku rozgrywamy jeszcze raz. Tak, na dziku jeszcze raz rozgrywamy, to jest kula. Na śrucie decyduje Kompakt Sporting, jeżeli będzie problem, to rozgrywamy na dubletach Kompakt Sporting. Ta sama rozpiska, tylko dublety. Bo to by było jeszcze, już sprawdzone, te dublety są normalne. To ja myślę, że do kombinacji pytań nie ma. Strzelamy na 400 punktów kombinacji. I teraz tak, jest trzy nagrody. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce w kategorii Open. Nie robiłem kategorii innych, bo nie było sensu. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce kula, pierwsze, drugie, trzecie miejsce śród. I to wszystko. Także mamy jeszcze mamy jedną taką zabawę, którą już zaczęli koledzy dzisiaj strzelać. Mamy dwie osie Kompakt Sportingu, gdzie możemy się pobawić. Tu będzie kierował kolega, uciekł nam, Nazar, z naszą dziewczyną, jak masz na imię? Roxana. O, jak nie znajdzie się Nazara, to Roxana, tak? To Roxana szukajcie, zbierajcie się w grupę. 25 zł do Nazaria, czy do pani Emilki, kosztuje jedna oś. Grupa się zebrała, kilka osób,
postrzelanie sobie i tymczasem kto chce strzelać, kto nie chce strzelać, to już wasza sprawa. Mamy 20, znaczy 50 rzutków do strzelenia, nawet za lepszy wynik mamy nagrodę. Ja myślę, że nagroda będzie dosyć niemała, tam jakaś pieniężna będzie, kilkaset złotych będzie. Nie? Także proszę walczyć. A to są symultane czy różne? Nie, to są na plusie wszystko. Czy ktoś ma jakieś pytania stosowne do zawodów kompakowych, kombinacji? Nie ma pytań na temat regułów, zasad strzelania. Zaczynamy o 10, już praktycznie 5 minut po. Mamy tylko, ja rozpiski mam na 4 grupy. Także spokojnie sobie się przemieszczamy, nie ma pośpiechu. Mamy dwie grupy tylko, nie? Pierwsze dwie grupy idą na, pierwsza grupa idzie na trapa, druga na compact sporting. Później idziemy na tam jak według rozpiski, ja dam kolegom jeszcze. I tam wisi. Także na spokojnie. Zaczynamy zawody za 10 minut, proszę na stanowisko.